Tak, dzisiaj mam ten zaszczyt otworzyć wspólnie z Wami Boże Słowo. Jak dotąd mi wiadomo, rozważamy to słowo z pierwszej księgi Samuelowej, ale kiedy chciałem się przyjrzeć temu tematowi, temu słowu, to natrafiłem na pierwszą księgę Kronik, bo wiemy, że tam wiele rzeczy się powtarza i stamtąd właśnie rozważałem to słowo, więc gdybyście mogli, to otwórzcie stronę 456 w naszych Brytyjkach, a na 17 rozdziale pierwszej księgi Kronik. I tam mamy to samo świadectwo, które mamy w pierwszym Samuela. A wiecie, jest to fragment Bożego Słowa, takie bardzo życiowy. Tam nie ma udawania. Tam nie ma pustego balonu. Wiecie, coś jest, ale w środku jest puste. I piękne też jest to, że mamy tam Dawida. A historię Dawida mamy długą. I możemy wejrzeć w jego życie i przypatrzeć się, no, co może w moim życiu jest podobne do życia Dawida. Co mógłbym może zrobić dobrego, co zrobił Dawid. Bo wiemy, że Dawid nie wszystko zrobił dobrze. Były rzeczy w jego życiu, których mógłby się powstydzić. Podobnie jak my. I wiecie, tutaj już Dawid w tym 17 rozdziale jest już królem. Ale Dawid nie zapomniał, kim był. I w tym fragmencie Bożego Słowa, wiecie, właśnie to ten werset, ten 16 wiersz. Bardzo, wiecie, w tygodniu, przez cały ten tydzień, ten, w ogóle ten rozdział i ten wiersz we mnie tak pracował, że do łez mnie przyprowadzał. Bo czytamy w tym 16 rozdziale, że wtedy przyszedł król Dawid. Nie tylko Dawid. Przyszedł król Dawid. Usiadł przed Panem. Usiadł. Król usiadł przed Panem. Wiecie, kiedy czytamy, kiedy ludzie przychodzili przed oblicze Pana. Albo kiedy jakiś Izajasz widział Pana wywyższonego, Jan miał objawienie, padali. Byłem jak umarły. Nie? W Starym Testamencie czytamy, że kiedy spotykali się z aniołem Pana, niektórzy mówili, zginiemy. Oglądaliśmy anioła Pana. A tutaj Dawid po prostu przychodzi przed Panem i usiadł. Nie? Myślę, że to, że usiadł przed Panem, to nie był efekt zmęczenia. Przepracowania, bo jest królem i ma tyle na głowie, na barkach cały lud, że on to musi odpocząć. Nie? On to zrobił po tym, jak Bóg przewinął taśmę jego życia. Kiedy czytamy w tym pierwszym wierszu, a gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, no już mi nic nie potrzeba. Mam wszystko. Bóg mi obiecał, Bóg mi dał. Chwała Bogu, będę chodził do świątyni, będę robił swoje. Już mi nic nie obchodzi. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, to nie było dla niego spełnienie jego marzeń, spełnienie jego życia. Dalej mówi Dawid, rzekł do proroka Natana. Oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego. A skrzynia przymierza pańskiego pod zasłoną. To pokora Dawida jako króla. Nie? Ta jego troska. To ja jestem lepszy niż Bóg? Ja mam mieszkać w domu, wiecie, obrobione drzewem cedrowym, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami? To nie dawało mu spokoju. I przychodzi do niego prorok Natan i mówi do Dawida, wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń. Nie? Gdyż Bóg jest z tobą. Bardzo niebezpieczne słowa, które mówi Natan. Bardzo niebezpieczne słowa.
Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń. Czy wszystko, co jest w naszym sercu, zawsze jest dobrym pragnieniem? Ale tutaj, wiecie, jak brat z bratem rozmawia i słucha, wiesz co, bracie, mam tak, modlę się o to, mam takie pragnienie i wyczuwamy w tym taki Boży pokój. Widać to Boże działanie. Bracie, co Bóg włożył ci w serce, to zrób. I Dawid, Natan mówi do Dawida, co masz w sercu, uczyń. Lecz jeszcze tej samej nocy. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści. Bóg tego nie pozostawił na dzień jutrzejszy. Ta postawa Dawida jako króla, jego pragnienie, jego wywyższenie Boga, a uniżenie z siebie samego. Bóg tego nie zostawił na za tydzień, na za miesiąc. Bóg jeszcze mu odpowiedział tego samego dnia. Idź i powiedz Dawidowi, słudze memu. Tak mówi Pan. Nie Ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał. Wiemy, że Dawid był wojownikiem. Przelał sporo krwi. I to był jeden z głównych powodów, dlaczego Bóg mu na to nie pozwolił. Nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał, gdyż nie mieszkam w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela, aż do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i przybytku do przybytku. Wiecie, co jest ciekawe? Bóg jest pielgrzymem w tym świecie. Nie na darmo, wiecie, nie wymaga czegoś od człowieka, czego on sam nie zrobił. I teraz przypomnijcie sobie Abrahama. Abraham mieszka w jednym z najbardziej zcywilizowanych w jego czasie miejsc, w tym dzisiejszym Iraku, gdzie były domy, były nawet kafelki na ścianach. Kanalizacja. Wszystko było, było pięknie. I Bóg mówi do niego, wyjdź. Wiecie, Abraham był, on nie był Żydem. On był poganinem, czcił obcych bogów. Ale kiedy doszedł go Bóg, na Słowo Boże wyszedł i stał się kim? Gdzie mieszkał? Pod namiotami. Zmierzał gdzie? Tam, gdzie Bóg powiedział, że tą ziemię dam tobie i twojemu potomstwu. I Bóg mówi, że on sam nie mieszkał, odkąd wyszedł, nie? On sam nie mieszkał w domu, w świątyni, ale mieszkał pod namiotami. Czy kiedykolwiek wędrując całym Izraelem przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich? No wiemy, że Dawid był drugim królem Izraela. Był Saul, był Dawid. A przed tymi sędziami, Samson, na jego siłę, to on by mógł zbudować fajny dom, nie? I to z niemałych kamieni. Z bramy to on by sam mógł sobie ją, nie? Przenieść. Ale nie Samson, nie jego siła. Był Gedeon, była Debora. Ale nikt z nich. Czy kiedykolwiek wędrując całym Izraelem przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, w te słowa: dlaczego nie zbudowaliście mi świątyni z drzewa cedrowego? Bóg tego od nich nie wymagał. I myślę, że nawet Bóg tego nie wymagał od Dawida. Ale Dawid z serca powiedział: Panie, ja się czuję z tym źle, że ja mam. A ty, ja nie chcę być tu, a ty tu. Ja nawet nie chcę być tu, a ty tu. Ja chcę, żebyś był tu, a ja tu. Nie? Teraz tak. Siódmy wiersz. Teraz, wtedy tak powiedz słudze memu Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska. Od trzody. Abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I wiecie, co jest piękne w tym Bożym fragmencie, w tym fragmencie Bożego Słowa? Bóg mu przypomina: Dawidzie, wziąłem cię z pastwiska, a teraz stajesz się księciem mojego ludu, abyś pasł jego. Ale wiecie, że Dawid ani kropli, ani deka się nie zmienił pod tym względem, że był tym samym człowiekiem,
który może siadał na tej łące, czy na tym pastwisku i zagryzał, wiecie, ten, może to źdźbło tej trawy, ale całym sercem był oddany swojemu Bogu i trzodzie. Ten sam Dawid teraz, chociaż je winogrono może teraz, już nie to źdźbło zagryza, ale teraz może je, wiecie, stół królewski. U jego stołu się jadają, wiecie, wielcy. Ale to jest ten sam Dawid, pełen bojaźni Bożej i pokory. I Bóg mu to przypomina. Wziąłem cię stąd i postawiłem cię tu. Byłem z tobą wszędzie. I teraz właśnie przypominam, dzięki Bogu, że mamy to szersze, dłuższe świadectwo o Dawidzie, bo gdzie był Bóg z Dawidem? No wszędzie. Czytamy nawet przy jego namaszczeniu na króla. Miał więcej braci? Miał. Wyższych, mężniejszego, wiecie, wyglądem? No miał wyglądem, miał większych, wiecie, bardziej może silnych od niego fizycznie. Ale nie mieli tak wielkiego serca dla Boga, jak ten najmłodszy, może najmniej, ten rumiany młodzieniec. I tam był Bóg, tam posłał właśnie Samuela, tam idź. Nie patrz na to, co jest przed twoimi oczyma. Bo Bóg nie patrzy na to, co jest przed oczyma. Bóg patrzy na serce. I Bóg już tam widział Dawida. I dalej wiemy, jak życie Dawida się potoczyło. Trafił w otoczenie króla, pogrywał królowi. I ktoś by powiedział, ła. No ale to później z czasem nie przyniosło mu zbyt wielkiej radości, że tak powiem. Bo teraz ten król z zazdrości chciał go zabić. Musiał uciekać. Bał się o swoje życie, nie tylko od króla, ale był moment, kiedy uprowadzono też żony tych, które z tym się sprzymierzył. Naprawdę Dawid miał trudne życie i tam był Bóg z nim. Dwa razy wydał Saula w jego ręce, ale Dawid nie skorzystał z opcji odwetu. Musiał mieszkać na obczyźnie, bo bał się o swoje życie. Został wydany przez Obeda Edomczyka. Ale byłem z tobą wszędzie. Byłem z tobą wszędzie. Gdziekolwiek chodziłeś i wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed twego oblicza i czynię cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. Wyznaczę też miejsce ludowi memu, Izraelowi, i zaszczepię go i będzie tam bezpiecznie mieszkał. I nie będzie już niepokojony i nie będą go już gnębić nikczemnicy jak poprzednio. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem, nad Izraelem i upokorzę wszystkich twoich nieprzyjaciół, zwiastuję ci też, że Pan zbuduje ci dom. Wiecie, pragnieniem Dawida było zbudować dom Panu. Dawid jakby chciał dać szklankę wody Bogu, a Bóg wylewa na niego rzekę błogosławieństwa. Bo ta szklanka wody była szczera, była czysta, z miłości. I teraz Bóg, i zobaczcie, taka ciekawa tutaj rzecz jest. Najpierw Bóg zwiastuje błogosławieństwo, uczynię twoje imię nader sławnym, nie? Ale później mówi o kim? O ludzie. Wyznaczę też miejsce ludowi memu, Izraelowi. Król nie jest odcięty od swojego ludu. My chcemy zabiegać o osobiste błogosławieństwa dla naszego osobistego życia i to jest dobre. Ale musimy wiedzieć, że Bóg, niemu nie chodzi tylko o nasze osobiste życie dla nas samych. Chodzi, aby też aby lud był ubłogosławiony też tym, co Bóg nas obdaruje. Zobaczcie, że Dawid nie jest oderwany od ludu Bożego. Nie jest od niego odcięty, ale jest z nim przywiązany Bożą obietnicą. I tak samo my w Chrystusie Jezusie. Chociaż jesteśmy zbawieni osobiście z łaski Boga, wiecie, to jednak On nas bierze z tym błogosławieństwem i wszczepia nas w to drzewo oliwne. Wbrew naturze, a jednak możemy wydawać owoce. Jesteśmy uczestnikami Ducha Świętego. I
Ja nie wierzę. Odcięte od społeczności święte chrześcijaństwo. Tak samo jak król nie mógł być królem sam sobie, ale był królem nad ludem, nad którym też sprawował, jak czytaliśmy, pasterstwo. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie wśród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Pan Jezus powiedział, zbóżcie tę świątynię. Mówił o swoim ciele, zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Zostanie ukrzyżowany, ale po 3 dniach zwycięsko powstanie z martwych. I ten tron, ale ten tron jest niezachwiany. On już nigdy z tego tronu nie zejdzie. Jeśli jest wśród nas, kto chce być wywyższony, kto chce może mieć koronę na głowie, wiecie, króla jakiegoś, ten tron już jest zajęty. I on należy do Pana Jezusa. On zburzył, ta świątynia została zburzona, ale w 3 dni została odbudowana i teraz Królestwo Dawidowe będzie trwało wiecznie. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie ze wszystkimi tymi słowy, zgodnie z całym tym widzeniem, przemówił Natan do Dawida. I teraz mamy ten moment. Dawid, usłyszawszy te słowa, Panie, co mogę więcej powiedzieć? Co mogę ci dać? Rozumiecie, dlaczego on usiadł? Ten przeogrom Bożej łaski po prostu go, wiecie, wyczerpała z niego wszelki, wiecie, po prostu usiadł przed Panem, nie? Aż mi ciarki przechodzą, kiedy cały tydzień o tym myślałem, jak on sobie tam przed Panem siedział, nie? Wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie? Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? I teraz zobaczcie, Bóg przypomniał Dawidowi jego przeszłość. Dawid dobrze pamięta, kim był. I o to też z tym chodzi w naszym życiu. My jako chrześcijanie wstydzimy się naszej przeszłości i chwała Bogu za to, kiedy żyliśmy w świecie, w grzechu i tak dalej. Ale Bóg nie chce, żebyśmy o tym zapomnieli. Bóg nie chce, żebyśmy zapomnieli, kim byliśmy. Ale Bóg chce, żebyśmy pamiętali w świetle krzyża, żebyśmy nie zapomnieli, skąd nas zabrał i gdzie nas prowadzi. Wtedy będziemy mogli z Dawidem powiedzieć: Panie, kimże ja jestem, że mnie doprowadziłeś aż dotąd? Wiecie, i tutaj jest też, widzimy, potrzebę osobistego świadectwa. W Księdze Objawienia czytamy, że zwyciężyli ich przez co? Przez moc krew, przez moc krwi baranka i przez świadectwo. Każdy człowiek, Bóg chce, żeby każdy człowiek miał świadectwo osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Właśnie żyłem w grzechu, ale przyszedł czas w moim życiu, kiedy zdałem sobie sprawę, że kiedyś uderzę w kalendarz. Nie będę żył wiecznie na tej ziemi. Kiedyś będę musiał zasnąć. Miałem problem, nie wiedziałem kiedy. Zrozumiałem swój grzech, kimże ja jestem. I wtedy Bóg przyszedł swoją łaską zbawienną, zmienił moje życie i dał mi nowe życie, inne życie, i Jemu miłe życie.
I teraz to świadectwo jego, to świadectwo nikt mi nie zabierze. Chociażby stanęło 10 duchownych i powiedziało mi, słuchaj, ty nie jesteś dzieckiem Bożym. To ja mogę, kłamiecie, bo ja wiem. Ja wiem, kim byłem. Ja wiem, kim jestem. I może nie jestem tym, kim chciałbym być. Wiadomo, nie? Ale dziękuję Bogu, że nie jestem kim byłem. I wiem, dokąd zmierzam. Bóg mi dał świadectwo. Bóg dał Dawidowi świadectwo. Czy ty masz świadectwo? Jak Bóg zmienił twoje życie? Czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało tego jeszcze było w oczach Twoich. Boże, więc dałeś domowi Twemu, Twojego sługi obietnicę na daleką przyszłość. I dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Pan Jezus powiedział co? Kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, na dalekie pokolenie. Dałeś mi oglądać daleką przyszłość. Człowiek, który zaufał Chrystusowi, nie musi mieć tylko przed oczami zasłony śmierci i niepewności, co dalej. Ale może mieć to wyjrzenie przez wiarę, że Jezus ma dla niego plan, czy dla niej plan na daleką przyszłość. Cóż wtedy macie jeszcze, Dawid, do powiedzenia za taką chwałę Twego sługi? Wszak Ty znasz swego sługę. Widzicie, cały czas ta świadomość, kim on jest. Do czego jest zdolny. I my wiemy, do czego jesteśmy zdolni, gdyby nie łaska Boża. Wiemy, do czego jesteśmy zdolni. Wiemy, do czego jest zdolny nasz język. Nasze ręce, nasze nogi. Już może nie będziemy rozwijać, ale rozumiemy, o co chodzi, nie? Panie, przez wzgląd na swego sługę i według swego serca uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby objawić wszystkie wspaniałości. Panie, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie, według wszystkiego, co na własne usłyszeliśmy. Któryż inny naród na ziemi jest jak lud Twój izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg? I wiecie, Dawid miał wiele powodów, żeby się obrazić na swój lud. Miał czy nie miał? Dawid miał wiele powodów, żeby obrazić się na swój lud. No sam król chciał go zabić. Król kogo? Izraelitów. A miał wspólników? Byli ci, którzy mu pomagali? Byli. Wiecie, co tak myślę, ludzie, którzy się wdadzą w jakieś mafijne sprawy, nie? Gangsterskie sprawy, a później wychodzą stamtąd, z tego środowiska. Bo tacy ludzie naprawdę nie mogą spać po nocach spokojnie. Chociażby się przeprowadził gdzieś na drugi kraniec ziemi, to zawsze żyje w tej świadomości, że ludzie mają wpływy, ludzie mają pieniądze i mogą w prosty sposób kogoś znaleźć, wiecie, i zawsze żyje z takim strachem, że w każdej chwili może ktoś go napaść, wiecie, i tak dalej. A tutaj nie mamy, że tak powiem, mafiozy, nie mamy gang, ale mamy króla. I to z potężnymi wojownikami, którzy ścigali Dawida i chcieli go zabić. I miał wiele powodów, żeby powiedzieć: Boże, odetnij mnie od tego ludu, nie chcę. Idziemy na podwórku. Nie? Nastają na moje życie. Ale on mówi, on nie. On dobrze wie, że to jest ten lud, nad którym Bóg go ustanowił królem i on musi być tam. I ja muszę być tu. I ty musisz być tam, gdzie jest Boży lud. Musimy? Musimy. Bo gdzie jest pasterz, tam są i... Któryż inny naród na ziemi jest jak lud Twój izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wszelkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu. Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki i Ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. Więc teraz, Panie, słuchaj, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o Twoim słudze i o jego domu,
Uczyń, jak powiedziałeś. Niechaj trwa i rośnie sława Twoja na wieki. Aby mówiono, Dawid jest wielki. Nie. Pan zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, Twego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Boże mój, objawiłeś Twemu słudze, że zbudujesz mu dom, dlatego sługa Twój zdobył się na odwagę, aby tak modlić się przed Tobą. A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem i obiecałeś to dobro słudze Twemu. Racz tedy pobłogosławić dom sługi Twojego, aby był na wieki przed Tobą, bo co Ty, Panie, błogosławisz, jest błogosławieństwem na wieki. I syn Dawida powiedział kiedyś takie słowa, że błogosławieństwo Pana wzbogaca, a własny wysiłek do Niego nic nie dodaje. I wiecie, kiedy jeszcze nawiążę tak na koniec do tego, kiedy Dawid usiadł. W tym momencie, kiedy usłyszał te słowa, co Bóg dla niego przygotował, dla narodu izraelskiego. Dzisiaj rano przeczytaliśmy Psalm 131 i przeczytajmy go sobie jeszcze na koniec. Psalm 131, strona 689. Psalm 131. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Czy Dawid mógł to czuć w momencie, kiedy usiadł, kiedy usłyszał te słowa? Ja nie mówię, że on wtedy to napisał, ale czy mógł to odczuwać wtedy? Jak dziecko odstawione od piersi matki. Kiedy to Boże błogosławieństwo na niego spłynęło. Usiadł przed Panem. Niech Bóg da nam wszystkim, aby to Boże świadectwo żyło w nas, żebyśmy nie zapominali, kim byliśmy. A jeśli boli, to chwała Bogu, ale pamiętajmy o krzyżu, że cała cena, pełna cena została zapłacona i nasza przeszłość jest pogrzebana, jest przybita do krzyża. Ale nie zapominajmy, kim byliśmy, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i do czego zmierzamy. A wszystko to dzięki temu, który dał obietnicę. Dzięki Bogu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi, któremu niech będzie chwała i cześć. Amen. Amen. Jak można 305?